Cześć, lecimy dalej z modelowaniem pokoju. Mamy już gotową bryłę pokoju, ale tak jak mówiłem, z normalkami będzie problem, aby światło odbijało się od ścian, a przechodziło tylko przez okna. Teraz po prostu wejdzie do środka i będzie dopiero wtedy odbijać się od ścian. Stwórzmy więc nowy modyfikator o nazwie Shell, który stworzy zewnętrzną ścianę pokoju, która będzie odwrócona względem tej i dzięki temu światło wejdzie tylko przez otwory, które przygotujemy. Ustawiamy inner amount, około 25 cm. Taka jest mniej więcej grubość ściany. Przy oknach jest to ściana główna budynku, więc jest nieco grubsza, natomiast pozostałe ściany między pokojami są mniej więcej takiej grubości. Ustawmy też, aby nie zaokrąglał krawędzi, żeby ten pokój był po prostu bryłą prostopadłościanu, dzięki czemu będzie to lepiej wyglądać. Teraz widzimy, że jest też obiekt widoczny z zewnątrz, a więc teraz światło odbije się od ścian, chyba że będzie otwór, przez który może przejść. I zrobimy w taki sposób pierwszy otwór, zaznaczając poligony. Ja przekonwertowałem to do dowolnych poligonów, aby modyfikator Shell był już scalony z obiektem, bo chcę, aby to był jeden obiekt. Pamiętajcie, że Ctrl i Alt to jest przybliżanie. Pomaga wejść do pokoju, ponieważ aby stworzyć otwór dla drzwi, trzeba zaznaczyć poligony tam, gdzie mają być usunięte i zastąpione na otwór. W łatwy sposób można to zrobić przy pomocy narzędzia Bridge. Wystarczy nacisnąć go i stworzyliśmy teraz otwór, który łączy tak jakby te cztery poligony, które zaznaczyłem. W sumie to nie do końca łączy, ale bardziej je usuwa, ale tworzy dodatkowe poligony, które dobrze wyglądają. Teraz możemy zająć się oknami. Czyli zaznaczyłem wszystkie po kolei, ale zanim to jeszcze zrobimy, warto pogrubić tą ścianę, ponieważ, tak jak mówiłem, ściana zewnętrzna budynku jest nieco grubsza. Zaznaczymy na widoku od top, od góry, ale odznaczamy wszystkie inne wierzchołki za wyjątkiem, poligony za wyjątkiem tych, które są przy ścianie. No i poszerzamy. Przy pomocy offseta na przykład poszerzyć, czyli wpisać tutaj do tych 25 cm, dodać kolejne 25, więc będzie to 50 cm. Powiedzmy, że okna są na głębokości 40 cm, ale same ramy okna też mają około 10 cm, więc dodałem ten 10 cm zapasu, aby okna nie wystawały poza model, tylko były na jego końcu. I podobnie jak drzwi, teraz zaznaczamy krawędzie, dokładnie poligony, które będą połączone bridge'em, czyli które będą usunięte, ale zostaną wprowadzone wymagane krawędzie, aby zachować ciągłość. Można to zrobić oczywiście usuwając krawędzie i usuwając poligony i dodając ręcznie te elementy, ale to jest bardzo trudne. Jeżeli chcemy stworzyć lampy, to ułatwi nam to schowanie części poligonów z modelu. One nie będą odcięte, one będą schowane, dzięki czemu będzie łatwiej widzieć, gdzie znajdują się lampy. No i oznaczamy je. Zaznaczamy poligonem. Dokładnie 3×4 elementy, czyli tak jak widzicie. Jeżeli mamy je zaznaczone, możemy stworzyć może nie tyle przy pomocy bridge'a dziurę, co wgłębienie, które pozwoli te lampy tam umieścić, gdy wykonamy je później lub są wykonane wcześniej. Korzystamy z extruda, ale nie wybrzuszamy tych elementów, tylko tworzymy wgłębienie. Powiedzmy 10 cm. Jeżeli ściana ma 25 cm, to wciąż mamy 15 cm zapasu. Ważne, żeby nie tworzyć elementów, które przecinają zewnętrzną ścianę, bo to jest niekorzystne. Teraz możemy wyświetlić wszystkie poligony, które tutaj są, no i widzimy, że wygląda to w miarę dobrze. Ale brakuje jeszcze niektórych elementów. Przechodzimy na krawędzie, ponieważ wszystkie elementy współczesnej grafiki mają krawędzie zaokrąglone. Dlatego teraz należy zaznaczyć wszystkie krawędzie, które zaokrąglimy. Zaczynamy od krawędzi zewnętrznych i ogólnie krawędzi całej bryły. Można oczywiście zaznaczyć wszystkie krawędzie, które są na załamaniu, czyli te, które mają na przykład kąt prosty, bo tam najlepiej to wygląda, gdy się zaokrągla. Dobrze to działa z oświetleniem. Jeżeli nie zaokrąglimy, to będzie to wyglądać źle. On spróbuje zaokrąglić wtedy krawędzie ostre i nie będzie widać kątów. Tak najczęściej będzie to wyglądać w silniku. A smoothing grupy powinny być jedna na cały model. Więc właśnie do tego będziemy dążyć. Zaokrąglimy na początku te. Nie bierzcie pod uwagę tych obramowań, które odstają trochę od krawędzi, bo to są tylko obramowania naszego obiektu,
które pozostały z dawnych programów graficznych, które nie były w stanie wyświetlać całego modelu, tylko jego obramowania. One nie biorą udziału, ale wciąż są. Ustawię 1 cm, ponieważ zaokrąglenie naprawdę nie powinno być duże, nie powinno być o tyle widoczne, tylko powinno wygładzać dobrze współgrać ze światłem i 1 cm to jest wystarczająca wartość. Spłaszczamy też, aby zachować krawędzie ostre. Mimo wszystko, jeżeli dodamy jedną smooth grupę, będzie to wyglądać dobrze. Podobnie robimy w środku. Ja tutaj może nie będę robił progów, ponieważ nie jest to konieczne. Można oczywiście zrobić progi, ponieważ rzeczywiście w pokoju tam wykładzina zagina się do góry, ale nikt na to nie zwróci uwagi, a dodatkowa praca jest w tym przypadku zbędna. Nikt nie zauważy, a musielibyśmy dodać trochę więcej rzeczy. Ja pokażę, jak zrobić po prostu dobrze wyglądający, bardzo zbliżony wyglądem pokój, który można wykorzystać i masowo powielać. Ponieważ pokoje w budynku są podobne, różnią się wystrojem, kolorem czasem, różnią się też ustawieniem biurek i komputerów, ale to są oddzielne elementy, dlatego nie ma z tym problemu. Wystarczy zrobić jeden komputer, a później go odpowiednio powielić. Zaznaczyłem to jest krawędzie od wewnątrz i ponownie skorzystam z chamfera z tymi samymi ustawieniami, czyli kład 1 cm oraz spłaszczenie wartości 0, a dokładnie zaokrąglenie o wartości 0. Teraz możemy przejść do wygładzania otworów, czyli drzwi i okna. Zacznę od drzwi. Gdy zaznaczymy jedną krawędź i damy link, to zaznaczone zostaną wszystkie równoległe krawędzie do tej krawędzi. Czyli można przyspieszyć znacznie pracę. Jak zaznaczę dodatkowo grow, to zaznaczę też wszystkie krawędzie o jedną w bok. W tym przypadku akurat trochę za dużo tych krawędzi jest, ponieważ potrzebuję tylko tych dookoła. Możecie wykonywać to na dwa sposoby. Możecie zostawić te krawędzie po środku drzwi, które nie mają wygięcia żadnego, jeżeli chodzi o 90 stopni. Tutaj zostawiłem właśnie jedną krawędź, żeby wam pokazać o co mi chodzi i zastosować chamfera. Tylko że chamfer będzie nieco inny. Jeżeli zastosujemy kład chamfera, to widzicie, że tu jest wierzchołek, więc to będzie n-gon. Coś większego od czworokąta, ponieważ dojdą dwa dodatkowe wierzchołki, dlatego lepiej zbić to do trójkąta poprzez uniforma. No i tutaj spłaszczamy, wygładzenie dajemy na 1, czyli już nie jest kład chamfer, tylko uniform chamfer, który jest znacznie wygodniejszy. Trochę wygina krawędzie, ale my krawędzi nie będziemy widzieć na modelu, tylko będziemy widzieć ładne wygładzenie wszystkich elementów. Tutaj akurat wszystkie krawędzie w przypadku okien są na ostrym kącie prostym 90 stopni, więc wszystkie muszą być zaznaczone i zastosowane. Na drzwiach możecie ten środkowe wierzchołki na pionowych ścianach zignorować. To od was zależy. Nie ma większego znaczenia. Żeby bardziej zoptymalizować, to lepiej nie robić tam wygładzenia, bo będzie o kilka wierzchołków mniej. Ale naprawdę nawet przy 1000 pokoi nie zauważycie dużej różnicy na wydajności, bo to jest bardzo niewiele elementów. Natomiast chamfer, czyli wygładzenie krawędzi, to jest dosyć istotny element i powinien być, mimo że on też dokłada dużo wierzchołków, ale jest istotny, ponieważ z punktu widzenia efektu oświetlenia to jest dosyć istotny element. Okej. Czasem z kamerą jest problem, ponieważ kamera ustawia się względem elementów zaznaczonych i tam uznaje środek obiektu przy obracaniu, więc czasem może być problematyczne odnalezienie się i właściwy obrót kamery, ale no, trzeba to jakoś przeboleć. To też jest zaleta, ale w przypadku pokoju, który jest modelowany od wewnątrz boksa, no jest to czasem problematyczne, ale trzeba się do tego przyzwyczaić. Okna podobnie jak i drzwi robimy poprzez uniform chamfera z wartością 1 cm, z wygładzeniem, tak jak drzwi. Dzięki czemu uzyskaliśmy ładnie wyglądające okna. Ok, przejdźmy jeszcze na poligony, aby zobaczyć, jak to wszystko wygląda. Na początku jeszcze schowamy jeszcze raz tę część wierzchołków i poligonów, ponieważ trzeba pamiętać, że jeszcze wymagamy wygładzania lamp.
A, dokładnie otworów na lampy. Więc zaznaczamy tylko wierzchołek, tylko poligon ten na samym dole i poprzez growa zaznaczamy wszystkie poligony naokoło. A więc grow. I teraz przy pomocy kontrola wybieramy edge, dzięki czemu przeniesiemy to zaznaczenie poligonów na krawędzie. Można to wykorzystywać na różne sposoby. No i teraz jeżeli chamfer zastosujemy, no to wszystkie krawędzie, które są związane z lampami, będą. Nic nie zmieniamy, wszystko jest na takich samych ustawieniach jak okna, dzięki czemu uzyskaliśmy ładne wygładzenie. Pamiętajcie, żeby odkryć poligony, które są ukryte, a ponieważ ukrywaliśmy poligony, to zanim je odkryjecie, zaznaczcie, że to były poligony ukryte, bo czasem odkryją się same krawędzie, a poligony wciąż będą niewidoczne. Czasem się tak zdarza, zwłaszcza z punktami. Możemy zaznaczyć teraz wszystko i zobaczycie, jak wygładzenia działają. Czasem ta karta jest zamknięta, czasem otwarta. Chodzi o smoothing grupy. Najpierw oczyśćmy wszystko, żeby nie posiadało smoothing group, a później wybierzmy tylko jedną na całość i możemy zobaczyć, czy ładnie wygładziło.